Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj się spotykamy przy suto zastawionym stole tutaj u kolegi Krzysztofa Mrowieca w miejscowości Jeleśnia. Tutaj od razu powiem, bo kontrowersje się pojawiły, czy się odmienia jednak tego Mrowieca, czy Mrowiecy. To już niech będzie Krzysztofa Mrowieca, będzie już tak mówić. Tu jest Krzysiu, widzimy. Kolega przyjechał nas odwiedzić, jego jeszcze nie filmowaliśmy. Z jakiego oddziału? Też Lipowa? 020? Oddział Lipowa 023, sekcja Wieprz. I kolega się nazywa? Kółka Marcin. Lotuje sam czy z kimś? Sam. Sam. Marian Worczak, to jest 02908 z Olarska Polchora. I Mariusz Murański, oddział Lipowa. Też Lipowa 023. Przypomnijmy, w zeszłym roku jego gąb, który tutaj w lidze mieliśmy od niego, był chyba najlepszym lotnikiem oddziału, z tego co pamiętam, nie? Czy drugim? Drugim, pardon, przepraszam. O, a dzisiaj tutaj się spotykamy, bo się odbywa ostatni lot w oddziale Lipowa. Nie, jeszcze chyba jeden ma być, ale to okręgowy, tak czy nie? Nie. Nie, ale dobra, ostatni lot z dystansu. Przyprotowa 340 gdzieś do mnie kilometr. Były gołębie wypuszczone o godzinie 7.30. Widzimy na razie, to jest pogoda taka, o, niebo jest zachmurzone tutaj, ale nie ma żadnego wiatru praktycznie, cisza jest, spokój. Nawet teraz przez krótki okres czasu samochody żadne nawet nie jeżdżą, także mamy bardzo dobry, o, wykrakałem, jedzie coś. Ile gołębi dałeś? 130. 130, ale ty mówisz razem dwie drużyny. Jedna drużyna Krzysztof Mrowiec i druga drużyna Krystyna Mrowiec. Ile gołębi cały oddział dał mniej więcej? Ile mam? Ja nawet nie wiem, ale myślę, że gdzieś... Ile mogli się dać? Ponad 1000. Chyba więcej. Ostatnio mieli około 2800 było. To ponad 2000. No, tak będzie więcej. Zresztą co zobaczymy, oni tutaj bardzo szybko listy przetwarzają. Zresztą kiedy mamy 023 stronę internetową tego oddziału Lipowa, to widzimy, tam jest oprócz listy konkursowej oddziału, są też listy rejonowe. Przypomnijmy, lot taki, który się odbył w zeszłym tygodniu, to był bardzo dobry, bardzo udany lot. Tam się bardzo wybitnie pokazał gołębie i pokazały między innymi kolegi Pateraka Petryszyna z spółki tej Tomków. Mieli tutaj być, ale nie ma. Niestety Tomek u siebie też lot ma. Ten taki gołąb 60-16 się bardzo, że tak powiem, pokazał, bo był na 8000 ileś gołębi i najlepszym gołębiem, nie? Pierwszym. No to ponad 2,5 na pewno. A ty, Mariusz, ile dałeś gołębi? Ja nie dawałem już. Nie dawaj. Dlatego teraz tu chcesz coś kibicować. A wczoraj się odbył też lot u Mariana tam w Olarskiej Polchorze. Tam były gołębie też, które mieliśmy na lidze. Drużyna Dawid Worczak i Worczak Mrowiec jest jedna, ale te Dawida Worczaka to z tej drużyny. To pierwszym gołębiem był gołąb od kolegi Arka Bittnera, 938, on miał końcówkę. I później się pojawiały gołębie Wojciecha Heinderka, Greg Rockets, pojedyncze inne, ale zdecydowanie te, i Paterak Petryszyn, zdecydowanie te trzy nazwiska, cztery tam, pierwszy to był Bittner, Heinderka chyba najwięcej było gołębi, Greg Rockets chyba 5 czy 6 sztuk było i gołębie Tomasza Pateraka Petryszyna. Tam też się przebijały gołębie innych hodowców, no ale tych Marianowi, że tak powiem, najwięcej zostało i one się tam bardzo dobrze pokazały. Także będziemy tutaj oglądać. My tutaj gołębie też mamy oczywiście. Czekamy, nam zależy na paru, bo tam jest około 4-5 gołębi takich tutaj w drużynie, które mają dobre na razie koeficjenty. No i liczymy, że coś jeszcze tam się poprawi. Może poprawią. No dobra, 7.30, o której się gołębi spodziewamy? 11.30. To już niedługo. Zobaczymy. Ostatnio nam się, że tak powiem, te przewidywania w miarę nawet sprawdziły. Zresztą koledzy wcześniej, na pewno jak coś dostaną, to będą sygnalizować. Ta lista to też będzie z tego sporządzona lista rejonowa, z tego lotu? Też. No to będziemy dzisiaj sobie oglądać. Ja mam nadzieję, że kiedy do domu, tam do siebie pod Starogard zajadę wieczorem, to będę już oglądał te listy. Ale no, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Trzeba jeszcze, muszą lecieć pierwsze gołębie przylecieć. Ja też muszę dojechać i wtedy zobaczyć, co się tam będzie działo. O. Ale póki co będziemy sobie tutaj obserwować, co będzie nam na tych tutaj wlotach siadało. O, widzimy kolegę Krzysztofa. Jest godzina teraz która, Mariusz? 11.48. Tutaj do kibiców dołączył nam kolega Stanisław, tak? Tak. Z jakiego oddziału? Miejska, Węgierska Górka? Lipowa. Też Lipowa? Aha. Tak. Kolega lotuje, jakie nazwisko, przepraszam? Stanica Widu. Jak tam wyniki? No kurde, w tym roku nawet zaskakujące. Ale co, dzisiaj nie masz lotu, czy nie? Też masz. A dałeś młode? Dałeś gołębie? Ale wolisz tu przyjechać kibicować? No, oczywiście. Aha. Pierwsze gołębie już się pojawiły, tak, i dzwonił tutaj Pastora, Dawid Pastor. Już ma 5 gołębie, tak? 5 sztuk. Krzysiu, jak tam samopoczucie? Krzychu jak zwykle zdenerwowany. Czekamy. Zobaczmy tutaj, o, śmigłowiec przyleciał. Ale on poleciał tam, Marian, w twoim kierunku, na Słowację. No. Na Słowację, tam wypłoszyć. Marian miał wczoraj lot, mówiliśmy bardzo, ja myślę, że udany lot był. Dobry,
Marian tam ma dwie zespoły, dwa mówimy, jest jedna Team Worczak Mrowiec, a druga Dawid, to syn Dawid Worczak. O, i będziemy też obserwować wszystkie te loty. Jeszcze został teraz nam będzie lot jeszcze jeden. To są komerczne chyba takie, nad 500. 500. No. Coś zastanowimy jeszcze, czy damy, ale myślę, że tak. Bo te gołębie sobie coraz lepiej radzą, zobaczymy. Będziemy patrzeć. Teraz tylko póki co patrzymy tutaj w kierunku, ja, czy te gołębie gdzie ze szprotawy przylecą. No. A ile dałeś, Stanisław, dzisiaj ty tych swoich gołębi? 43. No to ile liczysz, że też przylecą? No, a tam ktoś a zostawiłeś zegar odpalony, czy tak, że ktoś tam pilnuje? Nie, żona tam jest. Aha. Czyli aha, żona to. Aha, no dobrze. To zobaczmy. No. Patrzymy. Fajną żonę. Co? Fajną żonę może. No, co się opiekuje? O. Nie chciało. No dobra, będziemy patrzeć. Jakieś gołębie tam kolega Krzysztof wypatrzył, ja ich nie widzę. Tu są. Gdzie? Tu idą. Ja. Są tu, Krzysiu. Cio. Nie ruszajcie się. A tu są u góry. Dwa widzę. Cicho. Patrzymy. O, są. Zaraz zobaczymy, co to są za ptaki. O, niebieskie, nie? Niebieskie, Krzysiu? Siada pierwszy, widzimy. Drugi. Szybko, zobaczmy. Odbił się. I drugi, zaraz zobaczymy. I Krzychu, idź patrzeć. Odbił się. I, ale to podejdź, weź tam, odczytaj ty. Które co są dwa? Numery, idziemy szybko zobaczyć. Zobaczymy. Seryjny pierwszy jest Gregorowski. Ale jaka końcówka? I pierwszy jest DV. DV 74. 74 to jest Piotra Wójcickiego. A drugi kogo? Gregorowskiego. Ale który numer? 1742? Weź zobacz, który jest. Jaki numer? 1805. On też miał bardzo dobry wynik ten. Zobaczymy sobie. Czyli mamy dwa. Pierwszy to jest ten Piotra Wójcickiego. To jest DV9448-22, 74 i 1805 Grześka Greg Rocket. Super. Zaraz będziemy patrzeć. To jest 1805. Ja nie pamiętam, czy on to był ten, co miał jaki koeficjent, ale tam jeden miał bardzo wysoki. A patrzymy, który będzie trzecim ptakiem. To dość szybko przyszły, nie? Która godzina jest teraz? Ale 11:53. No to szybko przyszły. Tam miało być... Tam siedzi na dachu. Zobaczymy. No ale ten pierwszy to będziemy zaraz patrzeć. 74 to Piotr ma tam takie Janseny de Klaki. On teraz też w oddziale u siebie w Koronowie. Chyba w Koronowie właśnie. Też miał bardzo dobrze lotnika. A może to nie jest, a to jest twój? Może oni wystraszyli go. Marian, zdejmij czapkę. Też zdjęcia. Nie, żartuję. Idziemy do tyłu? Nie, on się chyba nie boi. Te dwa pierwsze to chyba będą ładnie miały wynik. Chodź! Kurwa, trzeba. Chodź! Dobrze. Chodź! Z kierunku ładnie przyszły? Nie? Z kierunku przyszły. Chodź! Krzychu zdenerwowany. Na Giewoncie też tak wołałeś, chodź. Chodź! Widzi nam
No zaraz. Jest następny czwartek. Gdzie? A jest, no. O, odbił się ten już. Ten już się odbił? Czy to jest, myślisz, Krzychu, ten, co się odbił? Nie wiem. Ja go nie widzę tu teraz. Tutaj na górze. Tylko, że ja właśnie na tego patrzyłem. O, jest, już jest, dobra. O. I w kierunku ten przyszedł też, nie? Wszystkie właśnie, no. W porównaniu tam, jak myślisz, ten, to, bo Dawid nam dzwonił, że wcześniej było tam u niego o gdzieś 40, 8 minut? O, to... 8-9 chyba. Ile to był pierwszy? 40... O które ci Dawid pisał? Chodź. A tu był pierwszy? 54 czy 3, to dużo, to... 9 minut. To jest dobra szybkość. Dobra szybkość, no bo Krzychu mówi, że... O, tam jest jeszcze jeden, no, następny. No. I z kierunku wszystko. I zobaczmy, nie przychodzą żadną dużą grupą, tylko właśnie tak pojedynczo. O! No to dobrze, to fajnie, tak jak rozwieje troszeczkę ich wiatr. O. Jeszcze te dwa. Czyli to by było już... O, jeszcze jeden, o! Zobacz, same niebieskie praktycznie. Jeden tylko nakrapiany jest. Jeden pstry był jeszcze? Nie, nie, niebieski pstry. No, no 300 coś kilometrów, nie? Ale kiedy rano jak patrzyliśmy, to tam było pełno deszczu, to takie one trafiły w swoje okienko, ale nie wiadomo, my nie wie, nam się zdaje, że leciały, ale może gdzieś tam bokiem się coś zahaczyły. Co mówisz, że co? To chodź, idziemy zobaczyć. Pokaż po kolei. Czekaj, muszę stanąć, bo nie widzę, jakie numery są te gołębi. Ostatnio miałeś bez tego, pokrowca to było widać. DV74. Pierwszy, drugi. 1805. To Grzegorzowski. Potem jest 63. 3. 10. To jest Roman Edel. DR7, Handerek. Handerek, ale jaki 39? 39,62. Tak, dalej. To ten, co właśnie dobry wynik miał, no dalej. Potem Austriak. Tak. I Bittner Arek. 285 gołąb, tak. I teraz 17,34. To jest Grzegorzowski, Grzechu. No. To jest, razem mamy 7 gołębi. 7? 7. Co jeszcze? 8 chyba powinien być. 7. Jest 2 gołębie, Grzeg Roketson. Handerek 1. Romana Edla 1. Jeden, to jeszcze, co mówiliśmy, Piotra Wójcickiego ten pierwszy. Arka Bittnera, tak? Nie. Arka Bittnera chyba nie było. Był też jeden i... No i to wszystko, 7 sztuk. Nie życzę, że miałem Arka Bittnera wycofać wczoraj, zmienić ten... Ile masz Saryny? 5. O. A to jeszcze, ale będziemy tu kibicować dłużej, bo jak to jest, 140, 120 gołębi z wszystkich, nie? O, zobaczymy zaraz. O Jezus, dzisiaj mi coś kręgosłup boli. Także proszę się jęczeniu nie dziwić, takiemu sapaniu na filmie, bo no. Kurde, no coś niestety w tym wieku to już tak jest. No dobra, czekamy i nasz kolejny. O. Teraz jest uderzenie. 2, 4, 6. I tu, o, tu 4, 10. O, tu jest. To jest to. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 5, 13 gołębi razem jest wszystkich. W dwóch takich grupach przyszły. O, i zobaczmy, już jedno stado tworzą. To się aż miło ogląda, nie? To jest to. I właśnie w dobrym towarzystwie, jeszcze z kolegami. To jest ten cały urok sportu gołębiarskiego właśnie, o. To już teraz kolektywnie woła, nie? Chodź, tylko chodźcie. Pierdolnięcie musi być. Jest, no. 6, 8. O, słyszymy, się tylko odbijają. 13 razem było. Z tego, co ja tak się... A co ciekawe, bo tutaj Krzysiu puszczał, mówiliśmy w dwóch grupach i na razie z tej siódemce nie było ani jednego gołębia, nikogo nie obrażając, od jego wyhodowane, nie? Ile ma być w sumie? 20? 20 sztuk około. Ale Krzysiek, 3 poszły.
Nie, nie. Odeszły. Jeszcze są tu są trzy, ale to nie. Ale teraz. Nie, to następny jest. Nie, to jest inny. 16 to się zgadza, to się zgadza. Bo tutaj tam, bo te. Bo te trzy poszły. Trzy poszły. Ale uderzenie jest fajne, no to jest. Nie patrzysz na skit. To one czyjeś były tam dołączone jeszcze. To się teraz, by z... Teraz było jeszcze jest jeden. Bo ten jeden co la. Nie pijesz? Nie. Teraz swoje, jedziesz się odglądnąć. Na razie. A tam masz 4 dalsze. No, no. Tam, o, z góry, rzeczywiście, tam jeszcze. Wysoko, nie? Chyba, że już jest. No. Ale wiesz co, ciekawe mówię, że nie ma w tych, co w 700, ja nie wiem jak tu, ale tam nie było tych żadnego 023 od Krzycha. Były tylko praktycznie te musie. Greg Rockets były, właśnie był Piotra Wójcickiego pierwszy. Były te Wojtka Heinderka, Arka Bittnera, Roman Edel. Roman Edel to może nazwisko mniej znane, ale to czwarte miejsce w Polsce w GMP, czyli pierwszy przodownik zeszłego roku. Oddział 063 Kościerzyna, to tam od nas właśnie. My tam mieliśmy też drużynę PLGP. Mirela Edel. O jest, raz, dwa. O, to dobrze. Ciekawe, czy te gołębie sobie zdają sprawę, że to są ostatnie dni ich wolności, nie? Na pewno. Jak jesteś ty tu, to na pewno. To, no. No, ale też zobaczmy, wczoraj byliśmy, dwa dni temu, kiedy byliśmy Jana Bochęczaka na locie, to z 600 gołębie też były takie właśnie, z 500 zmęczone. Ten też widzieliśmy, już miał skrzydła takie opadnięte, ale bardzo ładnie lacą. I z kierunku wszystko przychodzi. A tu na mazie strawa. No to trener jest, no i dobrze. To będzie około, z tymi to około 30 już, nie, 20 kilka. Idziemy popatrzeć. Idziemy. Poczekaj. Idzie gąb. Znaczy leci. Tu my sobie tu z boku staniem. Chodź przeglądnim. No nie, nie, spoko. Ile jest wszystkich odbitych? 23 sztuki. 23 sztuki, no. Jakie tam te ostatnie? 327. 7 to jest Radek Granica, 34, czyli Wojciech Henderek. 76. 6 to jest, 76 to jest. 309. 76 to jest ten Adam Bank. 304. 304 to jest Muzioł. DV 113. 113 to jest Kondratowicz Marek. 327. Radek Granica, Wojciech Henderek. DV. Dobra, idziemy. Chodźcie, idziemy. O, dobrze. Później sobie listę oglądniemy całą. Tutaj jeszcze są dwa, czekaj, ja siądę. Trzy. Myślimy, że lot będzie udany. Mówiąc ostatnio właśnie bardzo fajnie się te jeszcze gołębie sprawdziły na wspólnej liście rejonowej. Rejon to Beskidy, to stworzą tutaj oddziały 034, to jest Żywiec, tak? Żywiec i 023 Lipowa i Węgierska Górka. To są trzy oddziały. Tam było tak, że pamiętam ponad 8 tysięcy gołębi na liście wspólnej. Tak, i 13 było pierwszych. Pierwszym tutaj gołębiem w zeszłym tygodniu to był właśnie gołąb Opaterak Petryszyn 66. Tutaj nie ma żadnego jeszcze jego, ty Krzychu, nie ma go tu, nie? Jeszcze. Chodź, 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 chodź. 6016 to był gołąb, PL 0464. O, konia gdzieś słyszeliśmy rżenie, nie, Marian? Gdzieś tu, aha, bo są naprzeciwko przecież. No, tam naprzeciwko jest taki wybieg. Dobra. Która jest godzina? Ja nie mam akurat, zostawiłem telefon. 12.05. 12.05, czyli obserwujemy już 10 minut. 12 minut. Około 50 coś. No 15 minut powiedzmy i to mamy już około 20. Ile tam jest gołębi, Krzychu? 27? 8? Krzysiu, ile jest gołębi? Krzychu! Krzychu! Ile jest gołębi? 27, no. To tak się nam te obliczenia tak w miarę zgadzają. Do 120. Jeśli... Do 120 jeszcze trochę brakuje. No ale... Tu jest dalszy. O. Ale ten nie. Nie, też. O.
Piotr to się ucieszy, Wójcicki, jak zobaczy. Dziś on tam w Niemczech siedzi, to jak będzie, będziemy wyniki wpisywać, to będzie patrzył. Trzy tam, no i wszystko z kierunku, zobacz, nie? Cztery są w powietrzu, razem widzimy wszystkie. Cztery. Cztery. I ten piąty siedzi jeszcze tutaj na daszku. Do 2,5. Gratulacje. A Krzychu, a były jakieś te 0,23 tutaj od ciebie? Od Krysi drużyny? A Krysi drużyny jakieś 0,23 był, nie? No ale do 2,5 jest. Ja wiem, ale 0,23 były jakieś? Nie wiem. 4. 5. 4, 5, 6. A gdzie jest ten szósty? Aha, biały jakiś, płowy znaczy się. Jak jest Maryś, dobrze? Zajebiście. Czekaj, a który był pierwszy Mariusz? No nawet nie wiem, ale... 53, nie? Nie pamiętam, czy jest ten płowy, ale to chyba tego... Piotra Wójcickiego też. Ten 0,76 to właśnie jeszcze była dama banka, z tego co pamiętam, z tych pierwszych tam, no będziemy patrzeć. No. Radka granice były 2 czy 3 właśnie, patrzyłem. U nas drugie miejsce miał kolega Krzus Patryk, w tej chwili mi pisze 12,04, także gratulacje. To gratulujemy. U was czyli gdzie? No, tutaj, w sekcji. No. A, cze. 4,5, no to Krzysiek ma 2,5, no to mu knockout. Znaczy, bardzo dobrze. Zobaczymy. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Matuszny, Kuba nie pisał. Powiem ci, że jak już jest u kolegi Pastora tam 57, no to tam jest do lotu 57 z 15 minut, nie? Różnicy. Tutaj prędkości gdzieś na 12, no. Ale zobaczmy, cały czas nie ma wiatru, zachmurzenie takie praktycznie od rana jest takie samo jak było. Matusznie o 12.06. Ciekawe jak to mają ci. Będziemy patrzeć, to na listach wszystko zobaczymy. Tutaj mówię, oni bardzo szybko mają te wyniki w oddziale. Dobra. Czekamy. No mamy kolejną grupę gołębi. Krzychu mówi, a bo to zaznaczony masz, tak? To jest ten właśnie z tym znacznikiem teraz, co wchodzi? To jest ten 6016 PL0474. A jak tam Mariusz mają tam dalej, nie wiesz? A wśród tych pierwszych były te ze znacznikiem jakieś? Nie wiem. Od Wojtka powtórzył chyba ten gołąb. Mi się też zdaje, że 39, 64 czy 5 to był, nie? No. Tamten gołąb, z tego co kolega Krzysztof mówił, to miał 60-16, koeficjent 4,002. To i tak bardzo dobry. No ale zobaczymy jak będzie tutaj teraz. Będziemy patrzeć sobie, bo ja to lubię tak sobie popatrzeć, zawsze te wyniki wpisać, zobaczyć. O, o kolejna grupa przyszła. O, będziemy patrzeć sobie. Paruny, uciekaj na gołąb. No, mówię, że to są gołębie nienauczone i ten. Czego nienauczone? Że my siedzimy? No. Ale wiesz co, inaczej, poczekaj, bo ja siedziałem... Jak goście przyjechali, to... Poczekaj, nie, jak ja siedziałem z Marianem, to one wchodziły, jak kiedyś kibicowaliśmy. Ich twarze się im nie podobają widocznie. Nie podobają. No właśnie. I... Marian, widzisz, też czapkę nosi, wtedy nie odbija się słońce. A ty masz, czapki nie masz i wiesz, o... A... No, naturalne. No właśnie. Naturalny połysk. Ty też masz takie włosy jak my? Nie. Ale uderzenie jest dobre, także Krzysiu, szczęście się przynosi. No. Panu. Jak to się... Czekamy, przestanie nagrywać. Chodźcie. Czekamy, aż wejdą. Dwoj, czuję, do końca i... Ale mnie już nie zależy. No ale nie dwoj. Tam nie zależy. A czemu? Zależy. Słuchaj, patrzymy. Do końca, jak to... Tutaj się koledzy cały czas intensywnie konsultują z innymi hodowcami z oddziału. Jak mieli, to będziemy już później widzieli te wyniki. O, patrz, jeszcze 2, 4, 5, kolejna grupa. Fajnie takimi cały czas przychodzą grupami niedużymi. A ten szpak, czyli to jest... Nie pamiętasz? Nie. Jest następny. Szpaki to miał Grzechu Grzegorzowski, miał Greg Rockets? Nie, to był chyba Piotra Wójcickiego, on takie ma często. Czarny siano Greg Rockets. To tak, Grzecha, Greg Rockets.
Grzechu, pozdrawiamy. Twój gołąb, widzieliśmy, drugi jest, tak? Drugi albo trzeci. Drugi teraz, to zobaczymy, jak będzie wysoko. 18,05 końcówka. On chyba też miał bardzo wysoki, dobry koeficjent. 74 DV74 to jest Piotra Wójcickiego, to pierwszy. To pierwszy, no ale on też tam chyba szanuł raz. Zobaczymy. Zobaczymy zresztą. Będziemy sobie patrzeć. Kurwa, powiem ci, uderzenie niesamowite. Krzychu, uspokoiłeś się już trochę? No to dobrze. Mam niestety kręgosłup mnie boli, nie będę mógł gdzie chyba samochodu prowadzić. Mariusz i Marcin przyjeżdżać na lotny potencjał. Ale to jest właśnie to takie spędzanie. Słuchaj, takie wspólne kibicowanie to jest właśnie największy urok tego sportu. Ja to zawsze lubię kibicować mistrzom. Także. A witamy, Krysiu, witamy. Teraz Krystyna zamyka psa do samochodu. Do samochodu? A szyby chociaż otwórz. O, ostatni gołąb. Bo ci zrobimy za te. Możemy tu przejechać. Dobra. O, i mamy. Ostatni z tej serii, która tutaj przyleciała, już wszedł.